Ernest Muci miał odejść z Legii Warszawa do Fulham za gigantyczną kwotę. Media, chodziło nawet o 20 milionów euro. Zanim przejdziemy dalej z tą informacją, jeśli jesteś prawdziwym fanem Legii Warszawa, zasubskrybuj kanał, bo codziennie mamy tu newsy o legionistach. Legia Warszawa była skłonna sprzedać Ernesta Muciego do Fulham. Angielski klub z Premier League poznał oczekiwaną kwotę, chciał ją nawet wyłożyć, po czym ściągnął innego Albańczyka, Armando Broje z Chelsea, tak przynajmniej donoszą albańskie media. W sierpniu trener Kasteru Njać, pytany o Pawła Wszołka, mówił z uśmiechem na ustach, że Legia go sprzeda, ale za co najmniej 20 milionów euro. Tamte słowa uznano, słusznie, za żart. W przypadku Ernesta Muciego rekordowy transfer nie byłby już takim zdziwieniem. Muci wypromował się zwłaszcza w Lidze Konferencji, brylując przeciw Aston Villa. Czołowemu klubowi w Premier League wbił przy Łazienkowskiej dwie bramki, a Legia wygrała sensacyjnie mecz 3-2. Potem Albańczyk zdobył też bramkę w przegranym 1-2 rewanżu. W Polsce 20 milionów euro za transfer wychodzący to wciąż kwota sufitu. Rekordem pozostaje 11 milionów euro wydane przez Brighton na Jakuba Maderę z Lecha Poznań. Za podobne kwoty odeszli też Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin do Brighton oraz Jakub Kamiński z Lecha do VfL Wolfsburg. 20 milionów euro w przypadku angielskiej Premier League to kwota powszechna. I właśnie tyle według albańskiego portalu newsport.al Legia zażyczyła sobie za Muciego. Fulham chciał tę kwotę wydać, po czym na finiszu zimowego okienka zdecydował się na tańszą i w krótkim czasie potencjalnie lepszą opcję, czyli wypożyczenie z Chelsea rodaka Muciego. Ile znaczy 20 milionów euro? W przeliczeniu na złotówki prawie 87 milionów, czyli prawie cały roczny budżet Legii. Póki co do hitowego transferu Muciego nie dojdzie, ale kto wie, co wydarzy się latem. W tym roku najwyższym zarobkiem Legii pozostaje sprzedaż Bartosza Ślisza do amerykańskiej Atlanty United za 3,2 milion euro. Ernest Muci w Legii Warszawa. Od lutego 2021 roku, umowa do czerwca 2025 roku. Przyszedł z KF Tirana za 500 tysięcy euro. 21 goli i 10 asyst we wszystkich 114 meczach. Mistrzostwo Polski, Puchar i Superpuchar, 1/16 finału Ligi Konferencji.